No trening czyni mistrza. No bez treningu nawet możesz mieć największy, być talentem, jak nie będziesz trenował, no to nie osiągniesz sukcesu. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. Przyjechał młody chłopak z mamusią, no a mamusi nie odmówię, więc ma dzisiaj pierwszą lekcję, chce być pięściarzem, mówi, że MMA, zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Pamiętasz swoje pierwsze lekcje? No to był lewy prosty, którego przerabiałem ze świętej pamięci Orlickim, Stasiem. Codziennie lewy prosty, to jak ja wychodzę, niż tak, takie coś takiego, tak? Musisz siąść na tej nodze i tu cię ma boleć. Czy tu cię bolało, po chwili znaczy, że siedzisz do tej pozycji. Tak, teraz dajesz tu, nie, to czujesz mocno. Tam dajesz tu. Patrz i w ostatniej chwili ona się skręca tak. I tak samo wraca. Czyli próbuj pomału, 10 razy lewa, tak. Raz, dwa, raz, wraca wyżej do tego, do 3, 4, nadgarstek nie tak, tylko tak, musi być przyłamany, o, tak, i robisz parę, raz, dwa, raz. Co jest kluczem dobrego jabu, dobrego lewego prostego? No wiesz, też na pewno przede wszystkim predyspozycje, no bo to nie każdy będzie miał, nie każdy ma to coś, no jakby masz to coś, no to ja miałem, dostałem od Boga, no więc byłem, dwa razy zdobyłem wielkie pasy, tak, ale no trening czyni mistrza, no bez treningu nawet możesz mieć największy, być talentem, jak nie będziesz trenował, no to nie osiągniesz sukcesu. Teraz drugą rękę zmień, tak, czyli robisz to prawy, wraca. Patrzcie, bark musi być, to musi być wyżej, to, tu głowa normalnie tak. I podnosisz ręce, czyli patrz, ten bark jest tu, ten jest wyżej, a ten tak. No, nie trzymaj na siłę, luźno. Patrz, tu masz, stoisz, cyk. Patrzysz tam. I teraz idziesz tak jak ja idę. Raz, dwa. Siedzisz na tej nodze, tej dupą na muszli. Raz, dwa. Palce kładziesz tak, raz. Przedzią na poduszki, dwa, raz. Dupę masz troszkę do tyłu, nogi są cały czas wygięte. I bardziej tę nogę czujesz niż lewa. Lewa to jest jakby tylko wiesz takie pa, do uderzania, do przygotowania. A wszystko ten ciężar jest tutaj na tej nodze, nie? Za bardzo troszeczkę, o tak teraz. I teraz tak. Wąsko łokcie, lewy. W miejscu, pierwsze miejscu. Patrzcie, wyproś teraz rękę. Nie. Tu ugięty jesteś, tak. Wyproś lewą rękę. Tak, bark wyżej. Tak. I to jest to. I tu masz trafiać ten lewy. Łamaj przy końcu. Lewy. Za bardzo. Przy samotnym końcu, patrz. Idzie. Cyk. Przy samotnym końcu. No. Raz, tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. A gdzie masz rękę? A gdzie ci wraca? No to widzisz. Lewa. Raz, dwa, trzy. Trafiaj niżej. Tak. Łapa. Lewa. Raz, dwa, trzy, cztery. Lewa. Tak, chodzisz za mną. Tak. Jak idziesz tą stronę, to pierwsze trzyma się ta noga. Lewa noga. Czuję tą. Ja cię nie widzę ani tu, ani nie widzę tu. Raz, dwa. Pach. Robisz. Raz, dwa. Cyk. Popatrzcie, ja stoję tu. I wtedy podchodzę sobie. Miałem kroczkę, ale tu jestem zakryty, widzisz. Jestem przygotowany na też i wtedy naprawię. Tak. I to jest to. No, próbuj. Tak. Próbuj. Warto, Tomek, uprawiać boks rekreacyjnie? No pewnie, to już samopoczucie to raz, wiesz, jeżeli ktoś ma, wiesz, jest nie to, że otyły, no, ale tam nadwagi trochę. To jest ruch, wszystkie mięśnie pracują, ręce, nogi, wiesz. Wielu widzimy w gymach, że próbują, dokładają też nogi i tak dalej, ale właśnie w Stanach widzę, że dużo kobiet robi to. Poczekaj, ja tylko powiem. Patrzcie, nie, rób. Nie, worek ma być w tym miejscu. Tak, tam. Worek, on może się tylko tyle ruszać.
To jest dynamika. No, tak. Ale patrz, po każdym razie, co zrobisz, musisz patrz. Pam, cyk, cyk. Bo to jest twój przeciwnik, gdzie oddaje ci cios. Tak, delikatnie, nie musi być to, to. Pa, cyk, cyk. 2, 3, 5 centymetrów. Powiem ci szczerze, gdy przyjechałem do jakiegoś tam gymu w Stanach, byłem na Florydzie z Gessem, patrzę na takich młodych chłopców, może mieli 15, 14, 16, nie więcej. Oni tak sparowali, jakby byli zawodowcami. Oni mieli raptem po dwie walki amatorskie. I nie sparowali runda dwie, sparowali 7-8 rund. Jeden z drugim, trzeci, czwarty. Ten był większy, ten był mniejszy. Nie było znaczenia, czy ten waży 60 kg, czy ten 80. Nie ma chamstwa, jest sparing, jest nauka. I to jest właśnie to, co w Polsce było, nie wiem jak jest teraz, bo wiadomo, czasy się zmieniają, ale sparing to jest nauka. Nie to, że ja muszę sparingi wygrywać, bo są lepsze dni, gorsze. Na sparingu się uczysz. Jeżeli nie umiesz sparować, nigdy nie będziesz dobrym pięściarzem. Pernell Wilka, którego trenował Roger Bloodworth, on sparował codziennie. Z lepszym, z gorszym. On bardzo bił, mało tarczy, worków. On sparował codziennie. Był dwukrotnie mistrzem świata. W momencie tak, stajesz w miejscu, musisz robić cyk, przeruszać tą głową, żeby nie być łatwym celem. Wtedy raz, dwa, prób. A chodzisz sobie delikatnie, nie robisz, bo ty robisz tak. To nie jesteś zegarem. Chodzisz cyk, patrz, wszystko tu musi być. Twoja głowa nie może wystawać poza czubek twoich palców. Nie pchaj, urwij ten. Bam. Lewy, prawy. Dwa lewy. Pa. Motywacja od razu przypływa? Przypływa od razu. Na pewno warto słuchać ze wszystkich wskazówek. I potem może będą ze mnie ludzie. No tak, dostał jedną lekcję. W Polsce musiałby być mnie ze 100, żeby się trochę nauczyć. Ale uwag, ma tam charakter, musi trenować. Tu się za darmo nic nie dostaje. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.